Nazywam się Paweł Dominiak, jestem właścicielem firmy Dominiak i w 2019 roku wystawiamy się teraz tutaj na targach w Kielcach, gdzie prezentujemy nowy model opryskiwacza. Skiwacz ten wyróżnia się tym, że ma nowe, nowatorskie rozwiązania, niespotykane przy innych maszynach używanych w sadownictwie. Najważniejszym elementem, w jakim wyposażony jest ten opryskiwacz, jest to zbiornik rozwadniacza, opuszczany do pozycji roboczej na poziom pasa użytkownika. Pociągamy sobie lekko ręką. Otwieramy klapę. I mamy już cały zbiornik rozwadniacza do użytku. Tutaj sobie wsypujemy nawozy opryski. Poprzez zawory umieszczone tutaj pod ręką uruchamiamy sobie obieg wody. Tutaj uruchamiamy obiekt ejektora, który zasysa do zbiornika. Tutaj regulujemy rozdział wody między zasysaniem a napłukiwaniem tym zaworem. I wtedy nasypujemy ten oprysk lub nawóz, jest super rozmieszany. I za pomocą właśnie tutaj ejektora wciągany jest do zbiornika. Później po całym tym procesie możemy wypłukać sobie butelkę po nawozie oprysku. Tutaj jeszcze specjalną dyszą do płukania butelek, opakowań. Gdy nam coś tam się rozklapie, możemy sobie tutaj wziąć przewód z wodą i to wszystko tutaj odpłukać. Zamykamy po całym tym procesie. Podnosimy bardzo lekko ręką do góry i po prostu idziemy sobie pryskać. Tak? Nikt takiego zbiornika nie produkuje, być może dlatego, że jest za mała skala, a być może dlatego, że nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby w tym miejscu taki rozwadniacz umieścić. Jaki to ma sens? Rozwadniacz taki spełnia kilka podstawowych celów i efektów, które potem daje użytkownikowi. Po pierwsze, nie musimy wszystkich tych ciężkich pakunków ze środkami ochrony roślin i z nawozami podnosić wysoko na poziom ramion głowy i wsypywać do górnego zbiornika, do wlewu. Jest ciężko, tutaj mamy o wiele lżej, tak? Mamy to nisko. Poza tym, stojąc na przykład na podejście przy normalnym zbiorniku i sypiąc do zbiornika nawozy środki ochrony, jesteśmy bezpośrednio narażeni na wszelkiego rodzaju pyły, ochlapania, do tego, że na twarz blisko jest tego wlewu. I tak naprawdę nasza najbardziej wrażliwa część ciała, czyli twarz, oczy, usta, gdzie wchłaniamy... Mają kontakt. Mają z tym kontakt, tak. Czyli tak, nie narażamy się na środki ochrony roślin w mniejszym stopniu. Nie musimy dźwigać do góry, czyli to stoimy sobie bezpośrednio na ziemi. Nie musimy dźwigać, czyli po prostu dla osób słabszych, starszych jest to niesamowita wygoda. Wygoda, tak. Poza tym środek ochrony roślin, który tam aplikujemy do głównego zbiornika, dzięki takiemu urządzeniu jest w dużo większym stopniu wymieszany, tak? Nie musimy używać żadnych wiader, baniek, pojemników do mieszania, bo to wszystko, co normalnie, nie wiem, bierzemy wodę, rozmieszamy jakimś tam... Czyli łatwość użytkowania. Tak, tak. To wszystko możemy załatwić sobie tutaj w tym zbiorniku. To potem to się przekłada tak samo na efektywność zabiegu, tak? Że nie ma nigdzie żadnych osadów, nie rozwarstwia się i od razu jest w całej pojemności wodnej ta chemia, którą aplikujemy potem na roślinę. Jak ktoś sypie te środki do zbiornika, no to ta twarz dosłownie nad tym koszem zajmuje się pół metra. Najwyższe stężenie jest. I tam jest najwyższe stężenie. Dbamy o zdrowie, dbamy o kręgosłup i dbamy o dobre wymieszanie. Na rynku w 2019 debiutuje seria Effective. Naszym celem było zmienienie przedniej części, czyli zbiornika, podwozia i przedniej części ramy i dysza wstępnego. Jak już stoimy tutaj przy tyle, możemy pokazać, czym się to różni od normalnego modelu. Tak? Tutaj główny nacisk był położony na to, żeby przy ograniczonej szerokości opryskiwacza, gdzie ma tutaj zbiornik 1,25 m, zastosować jak najszersze koła, po to, żeby nie degradować gleby, po to, żeby nie było koleje, po to, żeby woda potem w tym gruncie dobrze wsiąkała. Jest zrobiony specjalny rodzaj ramy i tutaj są zastosowane koła, które mają prawie pół metra szerokości. Koła mają pół metra szerokości, a opryskiwacz nie przekracza 1,40 m.
Tak. Następną taką cechą to jest taki fajny, innowacyjny kształt, taki zrobiony trochę na wzór automotivu, czyli takie przetłoczenia, przegięcia, taka fajna półokrągła sylwetka. Dół ramy jest tak zrobiony, że ochrania dolną krawędź zbiornika po to, żeby ten zbiornik przypadkowo nie został uszkodzony. Tak? Co potem przekłada się głównie na koszty, ale też i na wyłączenie maszyny z użytkowania. Dolna część ramy też chroni nam te główne elementy do obsługi, czyli filtr ssący, tak? On jest osłonięty, nie urwiemy go, nie zniszczymy go, a jednocześnie jest do niego super dostęp, jest bardzo fajnie tutaj dostępny. No i tutaj jest element też zaworu spustowego, który jest wystawiony na brzeg, jest dostępny, tak jak mówię, jest dostępny z zewnątrz, bez ingerencji. Nie trzeba tam gdzieś ręki daleko wkładać. Jest to bardzo duża wygoda. Cały dół ramy też jest osłonięty. W dolnym pasie umiejscowiony jest podest. Tego nie było w poprzednich modelach? Tak, tego nie było. Podest ma, jest tak zrobiony, że nawet jak go po śpiechu zapomnimy złożyć, uderzymy na przykład tym podestem w coś, no to on się złoży, tak? Bo on ma. On się złoży i następnym elementem w tej serii Effective jest sucha miarka. Też może być teraz, jest takie przemyślenie na temat, jak zrobić wodoskaz, żeby nie było kontaktu z wodą. W opryskiwaczach tak standardowo jest robione to w ten sposób, że jak poziom wody jest maksymalnie, to miarka jest na dole. Tu jest zrobione to w ten sposób, że pływak, znaczy wodowskaz pokazuje rzeczywisty stan wody. Tak? Czyli jak woda nam przybywa w zbiorniku, tak samo ten wodowskaz tam się podnosi. Nie ma kontaktu z wodą, nie zachodzi. Wydaje mi się, że to... Bardzo proste, ale jednocześnie bardzo praktyczne rozwiązanie. Najtrudniej wymyślić jest proste rzeczy. No dokładnie. Pozorom. To jest proste, ale bardzo praktyczne. Najtrudniej jest wymyślić proste rzeczy. Na przykład takim elementem zbiornik ten posiada ponad 100-litrowy pojemnik na czystą wodę do płukania układu, a ten zbiorniczek do mycia rąk został wystawiony na zewnątrz po to tylko, żeby można go było na przykład jest kilka czynników, tak? Łatwość napełniania, możemy go wyjąć. Nalewamy wodę ze zwykłego kranu, nie musimy tam jakiejś wielkiej rury. Napływamy. Tutaj możemy napełnić mydełkiem, bo mycie samą wodą takie przepisowe, no to tak to nie ma specjalnego efektu. Możemy napełnić mydełkiem i to mydełko wtedy i wtedy to mycie jest dużo bardziej efektywne, tak? Bo tak tylko się oklapiemy. A tak to de facto się umyjemy, no i to sobie otwieramy. Otwieramy sobie kranik i wtedy zachowujemy tą czystość. Higienę całą. Mhm. Tak. Po użytkowaniu składamy ten zbiornik, także on tu jest fajnie wkomponowany w tą przednią ramkę. Nie wystaje. Tak. I tak naprawdę następnym elementem, o którym sobie nikt nie zdaje sprawę, to jest umieszczenie tego zbiornika w takim miejscu, gdzie on jest najmniej narażony na środki ochrony roślin. Właśnie. Bo zwykle w opryskiwaczach zbiorniki na czystą wodę są gdzieś w środkowej części umieszczone. I cóż z tego, że tam jest czysta woda, skoro ta ten oprysk poleci na niego i to wszystko jest brudne, upaprane w tym oprysku. Tak naprawdę to wręcz jeszcze brudzimy się w tej wodzie zamiast się w niej myć. Tutaj jest to schowane pod zaworami, także ta ciecz nie ma dostępu. Jest to wszystko tak, jak powinno być. Generalnie, jeżeli coś robimy, to naszym celem tak naprawdę to jest dobro użytkownika. Jest to nowa konstrukcja dysza skrętnego. Jest to tak naprawdę element najbardziej w opryskiwaczu narażony na zużycie, na wyeksploatowanie, ponieważ te opryskiwacze jeżdżą po różnych tam dołach. Dużo razy się spęcają. I tutaj jest taki dyszel zrobiony, który też tak jakby ma wbudowany ogranicznik skrętu na 70 stopni, 80 stopni maksymalny. Tak, tak po to, żeby nie zniszczyć wałka homeopneutycznego, który po prostu jak przekroczy 90 stopni, ktoś tam cofa, niszczymy wałek, jesteśmy w trakcie zabiegu i potem już jest kłopot, tak? Wszystkie elementy są wymienne. Tulejki, bolce, wszystko jest wymienne. Trzeba też nadmienić, że seria Effective może być wyposażona we wszystkie przystawki wentylatorowe, które do tej pory były oferowane w firmie.